Przez całe życie pani Jenkins pracowała jako nauczycielka w miejscowej szkole. Teraz w podeszłym wieku pani Jenkins sprzedawała produkty ze swojego ogrodu. Bardzo chciała pomóc swojej córce Scarlett i wnuczce Emily, ale jej emerytura była bardzo niska. Jej zięć po rozwodzie znalazł sobie inną żonę i teraz Scarlett i jej córka mieszkały same w wynajętym mieszkaniu. Pracowały całymi dniami, ale pieniędzy nigdy nie było dość. Emily i Scarlett odwiedzały ją w weekendy i pani Jenkins za każdym razem próbowała dać coś swojej córce. Scarlett opierała się za każdym razem i beształa matkę. Mamo, co ty robisz? Ja mam pracę, a ty powinnaś więcej odpoczywać. Nie męcz się za bardzo przy warzywniaku, powiedziała jej. Moje dziecko, jestem jeszcze silna i dopóki mam siłę, chcę ci pomóc, odpowiedziała jej staruszka. Widzę, jak ciężko pracujesz, ale pielęgnowanie ogrodu sprawia mi przyjemność. Weź te pieniądze. Kup Emily nowe buty. Jak to możliwe, żeby w tak zużytych butach chodziła do szkoły? Scarlett przytuliła się do matki z oczami pełnymi łez. Była wdzięczna. I tak żyły, pomagając sobie nawzajem, jak tylko mogły. Marzyły, że pewnego dnia wszystko wreszcie się poprawi. Plac, na którym pani Jenkins, podobnie jak inne kobiety w wiosce, sprzedawała owoce i warzywa, nie został wybrany przypadkowo. Po pierwsze, odjeżdżały stąd busy do miasta. Po drugie, plac znajdował się blisko ruchliwej autostrady i zatrzymywało się wiele samochodów oraz autobusów międzymiastowych. Pasażerowie mogli rozprostować nogi. No i oczywiście było duże zainteresowanie ekologicznymi produktami z wioski, więc ludzie kupowali wszystko. Nawet bez targowania się, bo nie było czasu. Na początku inne kobiety myślały, że pani Jenkins nie będzie miała klientów. Ale pani Jenkins tylko się uśmiechała. Potem kobiety zaczęły zauważać, że produkty byłej nauczycielki były kupowane częściej niż ich same. Nie mogły się zorientować, co jest powodem i poprosiły sąsiadkę pani Jenkins, panią Brown, aby się tego dowiedziała. Pani Jenkins i pani Brown znały się od lat. Ich domy znajdowały się obok siebie. W młodości często ze sobą rywalizowały. Traktowały się życzliwie, ale z biegiem lat nic nie zostało z ich dobrych relacji. Nigdy jednak nie miały otwartego konfliktu. Ilekroć się spotykały, traktowały się z szacunkiem i udawały przyjaźń. Pani Jenkins wiedziała, że gdyby coś się stało jej sąsiadce, ona pierwsza pospieszyłaby jej z pomocą i wierzyła, że pani Brown zrobiłaby to samo. Tak więc, nie podejrzewając niczego złego, pani Jenkins podzieliła się z panią Brown sekretem swojego sukcesu. Widzi pani, każdy może mieć naturalny, organiczny produkt, ale w pobliżu drogi warzywa mogą nasycić się kurzem i spalinami. Kiedy ludzie wychodzą z autobusu i widzą moje produkty, od razu orientują się, że są najczystsze, więc szybko je kupują, wyznała jej. Od tamtej pory pani Jenkins nie zaznała spokoju. Inne kobiety nie tknęły jej miejsca, ale pani Brown zajmowała je kilka razy i za każdym razem odpowiedź była taka sama. Myślałam, że dzisiaj nie przyjdziesz, więc postanowiłam zająć twoje miejsce. Cóż, jeśli chcesz, możesz zająć moje, bo ja tu już wszystko poukładałam, powiedziała pani Brown. Zdając sobie sprawę, że nie ma sensu kłócić się, pani Jenkins zwykle zajmowała miejsce pani Brown, a w kolejne dni starała się wychodzić wcześniej, żeby uprzedzić sprytną sąsiadkę. I tak tego ranka pani Jenkins wstała wcześnie, aby wywalczyć sobie miejsce. Wyszła z domu z pierwszymi promieniami słońca i pojechała w stronę placu. Po przejechaniu kilku metrów usłyszała trzask bramy pani Brown i zwiększyła tempo, zdając sobie sprawę, że jej rywalka również postanowiła spróbować ją wyprzedzić. Przejechała pierwsza i zanim pani Brown ją dogoniła, było już za późno. Co za prędkość, skomentowała pani Brown, dysząc z irytacji. Tobie też dzień dobry, sąsiadko, odpowiedziała pani Jenkins z zadowolonym uśmiechem, układając swoje towary na sprzedaż. Początkowo obie stały w milczeniu, ale potem nuda wzięła górę i obie starsze panie zaczęły rozmawiać. Więc mąż Scarlett jeszcze nie wrócił? Zapytała pani Brown. Nie, i na szczęście, odpowiedziała pani Jenkins. Kto potrzebuje takiego leniwego zdrajcy jak on? Scarlett to mądra dziewczyna, znajdzie szczęście, jestem pewna. Wystarczy tylko trochę cierpliwości. Czas leciał szybko i zaczęły przyjeżdżać pierwsze autobusy. Wśród podróżujących był młody człowiek w starej marynarce, któremu towarzyszyło dwóch mężczyzn.
Podziękowali kierowcy i pani Jenkins od razu domyśliła się, że ten młody człowiek, który podszedł do jej straganu i włożył rękę do kieszeni w poszukiwaniu drobnych, właśnie wyszedł z więzienia. Czy mogę dostać kilka jabłek? Zapytał chłopak z nieśmiałym uśmiechem. Jasne, odpowiedziała kobieta. Nie martw się o pieniądze. Nie jesteś z okolicy, prawda? Skąd jesteś? I tak młody człowiek opowiedział jej swoją historię. Miał na imię Hugo i właśnie wyszedł z więzienia, ale jak szybko podkreślił, nie trafił tam za straszne przestępstwa, ale tylko za nieporozumienie. Niedawno został zwolniony i znalazł się sam. Poprosił o pomoc dwie kobiety, ale one zmanipulowały go i zostawiły na pastwę losu. Na szczęście dwaj panowie, którzy wysiedli z nim z autobusu, byli uprzejmi i kupili mu bilet, ale teraz musiał przejść przez kolejne 40 km, żeby wrócić do domu. Czy nie masz rodziny? Zapytała pani Jenkins smutnym tonem. Dlaczego nie zadzwonisz do nich? Młody człowiek spuścił oczy. Nie, oni wiele wycierpieli. Teraz chcę im zrobić niespodziankę. Właśnie wtedy kierowca oznajmił, że następny autobus do miasta, do którego zmierzał młody chłopak, odjedzie lada chwila, a Hugo pospieszył do niego. Po kilku minutach wrócił do staruszek ze spuszczonymi oczami. Bez pieniędzy nie pozwolił mi wejść, będę musiał iść, przyznał. Pani Jenkins spojrzała współczująco na mężczyznę i pogmerała w kieszeni. Po kilku chwilach wyciągnęła banknot 50-dolarowy na oczach zszokowanych osób. Masz, weź to, powiedziała, wręczając mu pieniądze z uśmiechem. Jedź do domu, zrób niespodziankę swojej rodzinie. Oczy Hugo rozbłysnęły. Dziękuję, proszę pani, powiedział przez łzy. Oddam, obiecuję, powiedział przed wejściem do autobusu. Gdy tylko autobus odjechał, pozostałe panie pospieszyły do pani Jenkins. Jesteś głupia, powiedział ktoś dezaprobującym głosem. Nigdy więcej nie zobaczysz tych pieniędzy, skomentowała inna, ale pani Jenkins potrząsnęła głową. Hugo był dobrym człowiekiem, czuła to i nie zawiódłby jej. Była tego pewna. Dni mijały i nadszedł weekend. Tego ranka pani Jenkins nie czuła się dobrze. Miała wysoką gorączkę i z pewnością nie była w stanie pójść na plac, by sprzedać produkty ze swojego ogrodu. Jej córka Scarlett podeszła, aby jej pomóc. Przyniosła lekarstwa i gorący rosół. To nic, nie martw się, powiedziała drżącym głosem starsza matka. Wczoraj padał deszcz, musiałam się przeziębić. To nic, wkrótce minie, ale Scarlett wybuchła płaczem. To wszystko moja wina, matko. Przepraszam, powiedziała przez łzy. Nie musisz tak ciężko pracować, żeby dawać mi pieniądze. Dzień mijał powoli. Emily czytała babci piękne bajki, gdy ta odpoczywała w łóżku, a pod wieczór gorączka wreszcie opadła. Scarlett przygotowała kolację, gdy nagle rozległo się pukanie do drzwi. Kobieta poszła otworzyć i była zdezorientowana, gdy znalazła się twarzą w twarz z nieznajomym pytającym o jej matkę. Mężczyzna wydawał się przekonujący, więc Scarlett zaprowadziła gościa do pokoju matki, ostrzegając go, że jest trochę chora. Pani Jenkins spojrzała na mężczyznę i ze zdziwieniem rozpoznała w tym przystojnym młodzieńcu, w drogim garniturze, nikogo innego jak Hugo. Mężczyzna przeprosił, że nie przyszedł wcześniej, ale wyjaśnił, że miał sprawy do załatwienia. O, nie musisz się martwić, pani Jenkins szybko odpowiedziała, machając ręką. Scarlett obserwowała tę scenę w zakłopotaniu, a w końcu zaprosiła Hugo, by został na kolację. Pani Jenkins spojrzała na córkę ze zdziwieniem, a potem przeniosła wzrok na Hugo, który z zainteresowaniem obserwował Scarlett. Gdy usiedli przy stole, Hugo opowiedział im swoją historię. Tak więc trzy kobiety dowiedziały się, że Hugo i jego brat odziedziczyli biznes po ojcu, ale Hugo został zdradzony i wrobiony przez niego. Trafił przez to do więzienia za oszustwo. Niestety jego żona również była wspólniczką brata i pomogła mu pozbyć się męża, więc Hugo znalazł się sam. Teraz jednak, gdy wyszedł z więzienia, wszystko sobie poukładał i tego wieczoru przy kolacji wznosili toast za to. Mijały tygodnie. Pani Jenkins wróciła do zdrowia, a ona i jej rodzina utrzymywali kontakt z Hugo, który odwiedzał ją prawie w każdy weekend. Między nim a Scarlett szybko rozkwitła miłość, a kiedy Hugo poprosił ją o rękę,
Pani Jenkins patrzyła na tę scenę wzruszona. Wreszcie Scarlett miała u swojego boku człowieka, na którego naprawdę zasłużyła. I będą jedną wielką, szczęśliwą rodziną. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.